ostatnio rewelacja, prawda, całe media obiegła, że zgłasza swoją piosenkę do Eurowizji. No i właśnie, teraz powiedz w ogóle, skąd pomysł na to? Czy faktycznie to była twoja pasja od dawna? Interesowałeś się właśnie muzyką, czy to tak nagle wyszło? No właśnie, z tym wszystkim to się właśnie odnoszę do tego tak naprawdę pierwszy raz. Utwór sam nie był jakoś robiony pod kątem konkursu. Tutaj w ogóle ta informacja gdzieś tam wyszła medialnie, potęga po prostu mediów internetowych, właśnie państwa chociażby, gdzie różne gdzieś tam rzeczy się tworzą, a finalnie wychodzą też czasami całkiem inne. Jeżeli będę miał taką możliwość rzeczywiście wzięcia udziału, no to pewnie będę starał się jak najlepiej, pewnie będę pierwszą osobą w historii, która tak naprawdę stanie pierwszy raz przed publicznością na scenie i wtedy będzie miała możliwość zaśpiewania na żywo, no ale zobaczymy. No to byłoby fajne na pewno wyzwanie i no i oczywiście no dałbym siebie 100%. Twój utwór się zarówno spotkał z pozytywnymi opiniami, ale też było wiele negatywnych. Tych krytyki właściwie było dużo. Jak sobie z tym radzisz? Czy jesteś taką osobą, która właśnie czyta plotki na swój temat, czy się tym nie przejmujesz? Czasami jak mamy możliwość i tutaj jakiegoś, prawda, bo też to nie jest tak, że tylko ja prowadzę tam swoje social media i tak dalej, więc też rzadko mam możliwość, żeby też czytać to, ponieważ no, są różne rzeczy, które muszę robić, zwłaszcza w kontekście modelingu, natomiast jak tylko udaje mi się coś przeczytać, no to cóż, no jeżeli jest to komentarz, który jest gdzieś tam zgodny z prawdą i który można sobie wziąć do serca i przeanalizować, wnioskować coś, to okej. Ale często właśnie są to komentarze, które gdzieś odgórnie stwierdzają różne rzeczy, zwłaszcza pod kątem języka angielskiego, gdzie teraz przyleciałem z Londynu i tak samo rozmawiałem zarówno z Polonią, jak i z Brytyjczykami. Nikt się nie dopieprzył do tego, że po prostu coś tam jest nie tak. Wiadomo, akcent to akcent. Każdy z nas ma swój jakiś tam pewnie specyficzny akcent i też nie zamierzam udawać Amerykanina. Natomiast wiadomo, jak w Polsce ktoś od razu gdzieś tam nagra utwór w języku angielskim, od razu leci hejt. Zresztą mamy tego przykłady często. A ja będę, przynajmniej robię to, co kocham. Jestem szczęśliwy z tego, co robię. Staram się przekuwać właśnie ten głos w pozytyw, gdzie często był wyśmiewany. I tak samo pod kątem wyglądu, prawda? Więc te dwie rzeczy, androgeniczny wygląd i to, że jestem kontratenorem, staram się teraz zmienić w coś pozytywnego. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, w modelingu wychodzi, w sferze muzycznej zobaczymy, co się wydarzy, ale na pewno się nie poddam, nie będę, nie mam przynajmniej zajęcia siedzenia po prostu na tyłku i krytykowania kogoś, bo to by mnie na pewno nudziło.